Witajcie moi drodzy, ja jestem Grybin, bo to jest kolejny odcinek z Pokémon White Randomizer na Zlocktag. Dziś nie mam ochoty jakoś wydzielać. Próbowałem zrobić przed chwilą live, ale nie pykło Pokémon Revolution mi nie działa, nie wiem o co sobie chodzi, czy Silver coś nie tego, czy gra ogólnie tego. W każdym razie coś nie pykło i się zdenerwowałem, stwierdziłem, że nagram Pokémon White. Moi drodzy, w poprzednim odcinku Pokémonem, który był w Huzzat Pokémon, był Kyogre, tak jak najbardziej. Chyba wszyscy zgadli, którzy pisali komentarze, chyba tak. Ale osobka, którą wybrałem jest Roszak. Powiedział, żebym nazwał Pokemona Rafiok, także nazwijmy Pokemon Rafiok. Słuchajcie, jeżeli odgadniecie Pokemona, który będzie wchodził z Pokemon w tym odcinku, napiszcie, jak się nazywa, jaką nosi nazwę, plus jakiś fajny opis, taki fajniutki opis, który nie zależnie z internetu, tylko taki jakiś, który sami wymyślicie. Tak jak też mówiłem, ale aczkolwiek nie wszyscy się do tego stosują. Roszak się właśnie... czekaj, jeszcze z tobą nie gadałem. Roszak się właśnie do czegoś takiego przystosował. I dlatego... Co ja kliknąłem? Czekajcie chwilę, co tam było? Well, cool, you collect Pokemon. Okay, I'll help you. Którego Pokemona wybrałeś jako swojego startera? Z tego co pamiętam, był to... Ashawat? Chyba Ashawat. Mystic Water. Spoko. Mystic Water zwiększa ciosy ataków wodnych o 20%. W sumie damy tego Mystic Watera, tak mi się wydaje. Damy go... Czekajcie, gdzie to jest tylko... O, Mystic Water. Nie Pokeball. Mystic Water, damy go Jakubowi. Jakubowi się to bardzo przyda. Tak. No i to w sumie tyle. Na ten moment. Poszukamy jeszcze po tych gnomkach, może będzie coś ciekawego. Zobaczymy. W dzisiejszym odcinku nie chcę jeszcze pokonywać... may I help you buy... Aha, tutaj... Co tu można kupić? Pokaż mi, co ja mogę u ciebie kupić. Przedmioty do efokowania, czy tego do wybierania statystyk, spoko. Znaczy nie pamiętam, czy to było do efokowania, czy może tylko w Pixelmonach, może mi się pochrzanił, ale coś takiego było. Okej, ty nic nie mówisz ciekawego, jakiegoś wielce wnoszącego, co wy robicie, panowie? Okej, i tutaj jest pewnie to wyjście. Tak, tu jest jak najbardziej to wyjście. Czy tu jest jeszcze coś otwarte? Tu jest jakiś domek otwarty. W ogóle te domki są jakieś strasznie dziwne. Wyglądają bardziej jak stodoły niż domki, ale spoko. Znaczy, inaczej, zawsze chciałem mieć taki domek, który miałby właśnie takie dwa piętra, w sensie to takie niższe, normalne. I to wyższe jako taką jakby półkę wysuwającą się przykładowo do połowy tego dolnego pokoju. Zawsze myślałem, że to będzie takie fajne, aczkolwiek no, to akurat wygląda dziwnie. Ty coś mówisz, coś może dajesz? A, chciałbym wymienić Petilila za kota. I niestety, no, Petilila jeszcze nie spotkałem i nie zapowiadam, przynajmniej jest dosyć mała szansa na to, że go spotkam. Tak mi się przynajmniej wydawa. Chociaż patrząc po moim teamie, w którym są notabene dwa Pokemony z Unowy, cholera wie. Okej. Spoko. Fajnie było w sumie mieć tutaj Dowsing Machine. Dowsing, czy jakoś tak to się nazywało. Mam wrażenie, że tutaj byłoby sporo takich miejscówek, w których można coś ciekawego zdobyć. Dobra, tu nic nie ma tutaj, z tego co pamiętam. Czy ty czegoś... Nie, niekoniecznie chodziło mi o wejście tutaj. Wyjdź. I teraz powiem wam tak, co zamierzam zrobić... z moimi Pokemonami. Kapsel. Kapselaby jak najbardziej będziemy trzymali, będziemy mieli, szkolili i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek w momencie, kiedy by zginął, wyjdzie za niego, myślę... Albo nie, zrobimy w ten sposób. Kapsel na razie będzie w teamie, on sobie jak najbardziej będzie pomagał w łapaniu Pokemonów, z tego względu, że ma i Jauna, i Lika, no które umówmy się, będą dosyć bardzo pomocne przy łapaniu Pokemonów, gdyż jeden może spaliżować, drugi może uspać. Aczkolwiek jako Pokemonem, którego będziemy na ten moment szkolili, byłem walczyli nim tak fest. Będzie Charmeleon, już wam tłumaczę dlaczego, z tego względu, że Pansil, czytaj nasz kapsel,
on uczy się ataków dosyć fajnych do levela takiego wysokiego jak 30, 40 i tak dalej, a po ewolucji w Simi Sila niestety nie poznaje nic zbyt ciekawego. W sumie kompletnie nic nie poznaje. A chciałbym go... Co ty robisz? Rock Smash! Czyli jednak dobrze pisać się w komentarzach, zapomniałem o tym. Czy któryś z was może się, moi drodzy, nauczyć Rock Smasha? Czy ty walczysz, czy nie walczysz? Ty chyba nie walczysz. Okej, ty mówisz o Pinwheel Forest. Pinwheel Forest, które jest tam i tam będziemy mogli zobaczyć kolejnego poka, ale na ten moment. Zobaczmy, czy ktoś może się nauczyć Rock Smasha, bo Rock Smash w sumie jest fajny, przydałby się. Tak jest, jak najbardziej. Każdy może się nauczyć, tylko pytanie, kogo nauczyć z tej oto drużyny, kogo by tu nauczyć tego Rock Smasha? Rock Smash nie jest jakimś... Dobra, na razie sobie drogujemy. Rock Smash nie jest jakimś fajnym atakiem, także, no tak jak mówię, na razie sobie drogujemy. Być może Corsola będzie mogła, nie wątpię, że mogła się nauczyć Rock Smasha, ale zobaczymy. W każdym razie, tak jak mówiłem, Kapsel ewoluuje troszkę, chciałbym go ewoluować troszkę później, przez co odłożymy go w teamie na wypadek, a tak, że tak powiem, awaryjnie. Jak to w ogóle dziwnie wygląda, taki pazdan, taki świetny Pokémon, tak wiecie, koksiarz, a wylatuje z różowego Hillbola. Skubany przeżył to, tego się nie spodziewałem. Miałem nadzieję, że pazdan go zabije. Tak, na takiej pazdana widzicie, świetne nie są. Jeszcze go wyszkolimy. Co to było? Nie spojrzałem w sumie nawet. Dobra, nieważne, przyspieszymy to. Także tak, aczkolwiek pazdan ma naturkę Bashful, czyli taką, która kompletnie nic nie robi, i Blaze'a, abilitkę, który to zwiększa siłę ataków ognistych w bólu, w cierpieniu. W sensie, jak mamy LHB, no. O to chodziło. O to chodzi w głównej mierze. Dobra. Pazdan prawie ma level 15 i za chwilkę w sumie... Nie, co ja gadam, on przecież już ewoluował. Chciałem powiedzieć, że niedługo będzie ewolucja na level 16, ale no... Przecież on już ewoluował, tak no. On już jest ewolucją. W sumie jestem ciekaw, jakie jeszcze możemy tutaj poki spotkać w tej trawie. Jakie ogniste poki możemy spotkać. Charizard na Nuzlocke jest dosyć ryzykownym wyborem, jako że jest jako że on w swojej tej ostatecznej ewolucji będzie czterokrotnie wrażliwy na kamień. Jak dostanie jakimś kamiennym atakiem... Nie, tutaj akurat zmienimy. Tu wolę nie ryzykować ani nic takiego. Weźmiemy sobie Jakuba. Gdyż albowiem Jakubowi przydałby się jakiś tam jeden level, także tak. Także mówię, tak jak to powiedziałem, jak Charizard dostanie jednym atakiem kamiennym, to się złoży w pół niestety. Dlatego jest lekko ryzykowny, ale jak najbardziej Charizard, no mówmy się, Pokémonem fajnym, wartym do treningu, jest także. Zobaczymy, jak się będzie spróbował. Mam nadzieję, że go nie stracę. Jak do tej pory mieliśmy tylko i wyłącznie jeden zgon. Zginęła to nam nasza Hydra. W pierwszym czy drugim odcinku już, w pierwszym albo drugim odcinku już w sumie nie pamiętam. A pozdrawiam, level 15, Jakub level 18, elegancko, wszystko się fajnie układa. Ale do Hydry nie byłem jakoś wielce jeszcze... Ice Gem, w sumie fajnie nawet. Do Hydry nie byłem jakoś wielce przywiązany, szczególnie, że nie uważam Dodrio za jakiegoś wielce fajnego, wielce dobrego poka. O, czekajcie, co tu będzie, zobaczmy, co tu będzie. Czy łapać tego Pokemon... Pichu, lol, jaki słoniak! Ja myślałem, że to będą Pokemony mocniejsze z większą ilością HP, tak jak Audino. Ale dobra, łapać go wiadomo, że nie mogę, tak? Ale chciałem, byłem po prostu cholernie ciekaw, co będzie w tych takich trawach. On ma item! Warrenberry. Okej. Okay. Przyspieszymy to. Zatoczymy sobie tego Pichu, mimo tego, że dużo z expa z niego nie będzie, no wiadomo. Thunderweave. Nie, Boże, jakie tego... To się może... Ten kij może mieć dwa końce, walka z tym Pichu. Dobra, pójdziemy za sekundkę. Czy ty sobie jaja robisz, kumplu, przyjacielu? Ła, powinienem rozruszać swoją paszczę. Co mieć lepszą dykcję przed odcinkiem. Nie zrobiłem tego, no cóż. Dobra, polecimy jeszcze na szybko uleczyć naszego... O, fuck! Arcanine 12 level!
Mogły się trafić fajniejsze poki od Pazdana. Oj, mogły. No znowu, serio. Dobra, kolejny Charmeleon. Gorzej jak trafimy jakiegoś Pokemona samiczkę. Dawajcie też nazwy dla Pokemonów takich, no nie tylko i wyłącznie męskich, tak jak... O Jezu, walnąłem stół. Tak jak to przygotował jakiś... No Rafiok to wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie facet może być. Rafiok dla dziewczyny, dla kobiety to tak... Sindokuilu, jak go lubię, jak fajny było go w sumie mieć. No ale dobra, niech będzie. Nie trafił się, z Charmeleona nie jestem. Daj mi uciec, proszę. Fuck! Daj mi uciec! Holy fuck. To było niebezpieczne, to było bardzo niebezpieczne. Dziki Infernape, o mój Boże. Dobra, zobaczymy, co ty będziesz miał, kumplu przyjacielu. Timple, ten Pokémon jest wodny w swoich następnych ewolucjach, czy tam w swojej ostatniej ewolucji jeszcze ziemny, także tutaj ryzykował nie będę. No cóż, nie mamy nic zbytnio dobrego na ciebie. Zwalczmy wodę wodą, jako że woda nie będzie super efektywna na wodę, to wiadomo. Bubble Beam, atakuj sobie Bubble Beamem. Właśnie o to chodzi i w tym momencie uderzymy Metal Clawem. Jest. No dobra, Metal Claw nie był świetnym pomysłem. Ja pierdzielę, no przecież Bubble Beamem. Ale też nie mógłbym wystawić. Zobaczmy, ile pek zabierze. Też niezbyt. O jest. O jest. Ten Pokémon będzie bardzo irytujący. I teraz tak, ryzykować czy nie ryzykować? Ryzykować czy nie ryzykować? 18 level. Może wytrzyma. To może być bardzo głupie. Growl. Zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo ryzykuję w tym momencie. Jest, dobra, udało się. Elegancko. Elegancko. I wystawiasz w tym momencie drugiego Timpola. Easy, chłopie. W tym momencie ja będę szybszy raczej na bank, a Bite już się zdejmie bez większych problemów, jako że no Maxi. W końcu to Maxi, tak? Kolejny Timpel. Oj, kumplu chyba. Nie dasz rady. Nie dasz rady ze mną. Mogłem sobie zrandomizować jednak tych trenerów, powiem wam, byłoby, myślę, ciekawiej. 19 level. Czego ty się uczysz? Czekaj, bo nawet nie zauważyłem. Mudslap. Mudslap jest specjalny. A jaki ty masz ataki? Ty masz send ataka, który... Nie, nie chcę Mudslapa. Mudslapa nie chcę. Czekam na... Nie chcę. Poczekam na coś lepszego jednakowoż. Keep old moves. Dobra, wreszcie tego z tego wyszedłem, nieważne. No i tak, lecimy dalej. Kolejny trener, może coś się znajdzie ciekawego. Tu są Pokeball. Co tu? Durinberry. Nie mam pojęcia, czym to jest. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli wiecie, czy tu będzie jakiś Pokeball. Jeszcze nie będzie Pokeballa. Patrzcie, jaki kawał przeleciałem tej trawy i nic nie znalazłem. Żadnego poka. Nie. Teraz tak, uciekać, próbować uciekać, nie masz 14 level, może mi nie dać uciec. Jakub. Dobra, Jakub żyje. Ran, daj uciec. Ty cholero! Scary face. Dobra, zabijemy go, może dam radę. Nie chcia... Dobra, w sumie chciałem go zabić, ale trudno, misclick. Misclick, wyszło to nawet na nie najgorsze, wydaje mi się, Yellow Shard, takie sobie. Taki sobie itemek, dawaj kumpel, walczymy. Nie będę się z tym upierdzielił. Who's that Pokemon? Dobra, elegancko, Venipit, nie będzie większych problemów z tobą. Przynajmniej powinno być.
Ember, jeden, dwa. No, jeden wystarczył. Plazma za chwilę zdobędzie Lillipup. No, z tobą mogą być większe problemy, kumpel. Ile to mu zabierze? Niezbyt dużo. Odrostów. No, spoko. Scratch, zobaczymy jak efektywny będzie jego Scratch. Nie za bardzo, mniej więcej tyle co Ember. Dobra, lecimy. Level 16, tutaj normalnie powinien ewoluować. Tutaj normalnie powinien ewoluować, w sumie szkoda, że nie mieliśmy Charmandela. Jezus Maria, dlaczego?! Czy was powaliło, ludzie?! Jeszcze szkoda, że Shiny kuźwa nie jest. Nie, nie chcę z tym walczyć. 15-16 level nie powinien mi zabrać jakoś wielce. Dobra, dzięki wielkie Hołow, że pozwoliłeś mi uciec. No serio?! Cyndaquil? Nie, no ten powinien dać uciec bez większych problemów. Run. I lecimy dalej. No dlaczego?! Delmanitan. W sobie Delmanitan jest fajny. To trzeba przyznać, jest fajnym pokiem. No i lecimy dalej, tutaj, czy tu, nie, Turox może by się chyba nie przydał. Dobra, kolejni trenerzy, walczymy. Wolałem tutaj przyjść przed tym gymem, co byś jeszcze tak lekko potrenować ewentualnie. Timber, spoko. Ten gym będzie normalny, typu normalnego, więc żaden z naszych Pokemonów nie będzie, a Jezus Maria. To nie było zbyt dobre. Żadne z naszych Pokemonów nie będzie jakoś wielce efektywny. O Jezu, nie! O! Fuck! Było blisko. Mogłem się spodziewać, że Markflowa. Dobra, Grosik. Grosik, jesteś cudowny po prostu, mówię ci. Jesteś bogiem tej gry. Wygrasz to. Rockflow. Co mi zrobi Rockflow na Grosiku? Proszę was. Dobra. Timber leży. Teraz w sumie przydałoby się wyleczyć tego naszego pazdana nieszczęsnego. Patrzcie, już tak było blisko do drugiej śmierci. Nie był ciebie nikt tak blisko. Czekajcie, mógłbym sobie go Oranberry nafaszelować. Aczkolwiek, no dobra, nafaszelujemy go Oranberry. Nie Czestoberry, halo, ja chcę Oranberry. 4 Oranberry powinny wystarczyć w zupełności. Jeszcze jedno. Dobra. Styknie. Jednak dobrze jest mieć jednak te jagódki. O, co znowu? Ulala! Szkoda, że nie Larvesta się jednak trafiła. Powiem wam, że Larvesta w moim odczuciu, w moim mniemaniu jest jednym z lepszych ognistych Pokemonów. W połączeniu z Quiverdancem. Na przykład to jest Pokémon no, Masakrator po prostu. No chodź tu, zawalczymy. No ty, kumpel, chodź tu. No, elegancko, zauważy mnie. Ciekaw jestem, co będzie miał. No, znaczy na pewno Pokémony walczące. Timber, kolejny Timber. Nie, ryzykować nie będę. Może mieć znowu Rockflowa i prawdopodobnie Rockflowa mam. Także w tym momencie zmienimy Poka na jeszcze raz Grosika. Grosik sobie z nim powinien poradzić bez większych problemów. Rockflow, no jak najbardziej Rockflow, widzicie. Na szczęście na Grosika nie jest to zbyt efektywne. Jedzie karetka jakaś. Mam nadzieję, że tego nie będzie wielce słychać. Rockflow, z czym ty do ludzi, kumpel? Co ty myślisz, że mi Rockflowem działasz? Bajt nie będzie do niego zbyt efektywny. No dobra, miałem nadzieję, że więcej zadziała. Że lepiej zadziała, może w ten sposób. Jeśli jestem w ogóle jakiś taki... Przez tą pogodę chyba nie za bardzo do życia. Coś mi się język za bardzo plącze. Dobra, kolejny pokonany i możemy lecieć po Pokebala. Ciekaw jestem, co to będzie, uwaga! Relic Silver. Okej. Okay. I teraz... Teraz tak, czy walczymy, czy ekspimy te poki, czy nie ekspimy? W sumie możemy pójść do Pinwheel Forest od razu, spróbować złapać kolejnego poka. Tak, złapiemy jakiegoś kolejnego poka, myślę. Tak mi się wydaje. Przydałby się jakiś Pokémon wodny, na przykład... Nie, wodnego co ja gadam, wodny mam, jakiś elektryczny.
Aha, i oni mi nie dadzą przejść, niech zgadnę, dopóki nie pokonam... Jimu. Tak? Pewnie tak, dobra. To trudno. To w takim wypadku, moi drodzy, tak sobie myślę, czy lecimy w tym momencie do Jimu, czy nie lecimy do Jimu? Tylko kichać mi się chce. Dobra. Lecimy do Jimu. Kogo my tu mamy? Znowu mi się kichać chce, ja tak mam, że kicha po dwa razy zawsze. Chcę zobaczyć rzeczy, których nikt nie widzi. Prawdę o Pokemonach w środku ich Pokebali. Idealna przyszłość, tak? Idealna przyszłość. Ja też się... Niech będzie. Udawajmy takiego... Zgrywajmy niedostępnego. Chcę nas przetestować. W ramach swojej idei. Spoko, ze swoimi przyjaciółmi. Pidaw. Spoko. Z Pidawem nie powinno być większych problemów. Lecimy Embelem, idzie to podstawa. Quick Attack. O, ty jest kubańczy. Jeszcze raz Quick Attack, jeszcze raz Embel. Dobra, elegancko. 17 level pozdana. One fajnie szybko levelują. Dragon Rage, jak naj... Tak, tak! Ucz się Dragon Rage'a! Za Growla. Mogłem w sumie za... ten taki pył se zmniejsza. Tympol, tak chcę zmienić. Nie będę ryzykował, zmienimy na... Nie. Na Jakuba chcę zmienić. Jakub nie będzie do niego super efektywny, ale... plusem będzie to, że... A spróbujmy poundem. Zobaczmy, ile pound zabierze. Niezbyt dużo. O Jezusie, no dlaczego? Nie będziemy się tak bawić. Zmiana na grosika może być ryzykowna. Dobra, spróbujemy. Pek. Jakub, uderz dobrze! Bubble Beam. No to nie będzie wielce efektywne. Dokładnie. Dużo nam nie zrobisz. Snap of Confused elegancko. Pek kończy całą sprawę, kończy całą walkę. A nie jeszcze Timber. To w sumie tak, zmienimy. Timber może mieć Rock Throw'a, czego już się dowiedzieliśmy. Także użyjmy Grosika i Grosik tutaj pewnie załatwić sprawę bardzo szybko. Mimo tego, że normalnie byłby dosyć, mógłby być podatny na Timbera jako Pokemona walczącego poniekąd. To na tym levelu wychodzi na to, że Timber nie ma żadnych takich ataków, które by naszemu Grosikowi zagroziły. Elegancko Timber leży, Maxi. Szkoda, że wcześniej nie wyciągnąłem w sumie Grosika. Mógłby się bardziej przydać. Nawet przeciwko tym Timpolom. Jak na ten moment moi przyjaciele nie są silni... na tyle, żeby uratować wszystkie Pokémony. Że z tą ewolucją będzie mógł ratować świat, bla 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 bla. Potrzebuje mocy. Mocy... No, tak, potrzebuje większej mocy w każdym razie. I mówi, że potrzebuje mocy, którą da mu Reshiram. Legendarny Pokémon, który stworzył Unowę. Który pozwolił mu być bohaterem, a... my będziemy jego przyjacielem. Nie. Tak się bawili nie będziemy. Jeszcze wiecie co? Mamy 24 minutki. Spróbujemy pokonać jeszcze kilku trenerów w sumie. W gymie, bo czemu nie? Dzisiejszy odcinek będzie taki ciut dłuższy. Minimalnie dłuższy. A lidera zostawimy sobie już na następny materiał w sumie. Tak pulsatowo trochę. Utniemy w najlepszym momencie i zostawimy to sobie na kolejny materiał. No i tak, lecimy do Jimu. Jimu, który tutaj jest akurat... A? Już za każdym razem, kiedy patrzę na szkieleta, jest zafascynowany. Jest asystentem dyrektora w tym muzeum. Odkąd jesteśmy... Aha, czyli oprowadzi nas po muzeum, tak? To jest szkielet Dragonite'a. Wiadomo. Pokemona smoczego z pierwszej generacji, takie tam pierdoły.
To jest meteoryt, jest niesamowity. No i że spadł sobie z przestrzeni, bla 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 bla. I to jest stary kamień, który został znaleziony na pustyni. Ale nie wydaje się mieć jakąkolwiek wartość. Okej. Ja grałem w tą grę, tak jak mówiłem, więc wiem, co się mniej więcej stanie. Okej, i mówisz nam, że Jim jest tutaj. Coś mnie swędzi w plecy, w kark. Okej. Jeszcze polatamy sobie po muzeum. W takim wypadku myślę, że zostawimy sobie cały Jim na przyszłość. Bla, 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 dzięki, super, fajnie, że mi pomagasz. Zobaczmy, co powiedzą nam te lalki siedzące tutaj. Nie mamy fosili, niestety. Dobra, tak, fajnie. A daj mi tutaj niżej zejść i pogadać z tą... Aha, no, że na Clean Museum. Spoko. Czy ty coś ciekawego powiesz? Nie, dobra. Patrzcie na to... Ej! Co to jest? Aha, dobra. Maska, którą starożytni ludzie używali w festiwalach. W sumie... Jestem ciekaw, czy to jest jakieś takie, czy to jest jakaś taka bardzo, bardzo stara zapowiedź tego Pokémon Sun i Moon. W końcu podobno ta gra była długo, długo przemyślana, znaczy była długo tworzona i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekaw w sumie. Czy to już tutaj myśleli na czymś takim, tutaj dali taką zapowiedź, że w przyszłości kiedyś tam... Cholera wie, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w jakimś następnym materiale. Piszcie, jaki Pokémon był w Huzzat Pokémon. I jednocześnie nazwę dla następnych poków. A na ten moment ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.